Artur jest bardzo rozpoznawalnym TikTokerem, przede wszystkim przez to, co obecnie prowadzi w swoim życiu. Jeżeli zastanawiacie się, o co chodzi, to obecnie Artur inaczej nazywa się Karoliną Kwiatkowską i to właśnie w ten sposób jednocześnie utożsamia się. Zebrał on jednocześnie dosyć spore grono swoich fanów, zarówno jak i hejterów, którzy nie przepadają za jego obecną działalnością w internecie. Spowodowane to jest m.in. tym, że Artur, mimo że cały czas jest Arturem, twierdzi, że jest on Karoliną, a jeżeli zastanawiacie się, o co dokładnie chodzi, to za chwilę zostanie to wyjaśnione. Hej wszystkim, z tej strony Kasper z kanału Klepsydra i mam dla was bardzo ważną wiadomość. Powodem, dla którego słyszycie mnie tutaj tak słabo, jest to, że nagrywam to jako głosówkę na wyjeździe, a film, który za chwilę zobaczycie, jest pierwszą częścią filmu, który najprawdopodobniej w części drugiej będzie trwać nawet 30 minut. To nie jest koniec tej sagi, to dopiero początek. Od razu uprzedzając komentarze, próbowałem kontaktować się z Arturem, udało mi się nawet zadać parę pytań, które uważam, że były po prostu neutralne, jednak zostałem przez niego zwyzywany. W takiej sytuacji jedyne, co mogę powiedzieć, to, żebyście wy obejrzeli ten materiał do końca. Jeżeli uda wam się to zrobić, zostawcie łapkę w górę, napiszcie Klepsydra, a ja przypnę wam serduszko. Artur vel Karolina Kwiatkowska to jedyny taki ewenement na polskim TikToku, który pod płaszczykiem tranzycji postanowił zbudować swoje życie na nowo. Wydawać by się mogło, że nie ma w tym absolutnie nic złego, jednak kiedy weźmiemy pod uwagę, że ma on na koncie duże długi i w bliskiej perspektywie sprawę karną za pobicie swojej własnej mamy, to jednak jest to bardzo kontrowersyjne. Artur głęboko wierzy, że jest Karoliną, mimo że jego wygląd i zachowanie absolutnie tego nie potwierdzają, a skąd pomysł na bycie kobietą? Żeby prześlizgnąć się i nie ponieść konsekwencji, zarówno za długi, jak i za pobicie własnej matki. Tak przynajmniej myślą widzowie. Udało im się wychwycić, że coś tu jest nie halo i sami to bardzo szybko zauważyli. Czy faktycznie w dobie dzisiejszej poprawności politycznej Arturowi uda się ta zamiana w kobietę? Czy uniknie konsekwencji prawnych i finansowych swoich działań? A jeżeli tak, to czy istnieje jakakolwiek sprawiedliwość? O tym przekonamy się w dzisiejszym materiale i nie tylko. Ten film będzie opowiadał o prawdzie. Obiektywnej prawdzie i myślę, że w tym przypadku się nie zawiedziecie, dlatego jeżeli jesteś, nie wiem, 18-latkiem, 40-latkiem albo po prostu martwisz się, co twoje dziecko ogląda w internecie, ten film jest dla ciebie. A cała ta historia rozpoczyna się w małej wioseczce o nazwie Połczyno. Jest ona gdzieś nad Bałtykiem i jest to jednocześnie jedna z tych miejscowości, w których poza sezonem czas staje w miejscu. To właśnie tutaj 15 października 1984 roku na świat przychodzi Artur. Ma on dwie siostry, Natalię i Martynę, a jedna z nich, Natalia, w tej opowieści staje się największym wrogiem i źródłem wszystkich nieszczęść Artura. Tak naprawdę jest ona jednocześnie źródłem prawdy o dzieciństwie Artura, który, aby zyskać współczucie obserwujących, nakreślił swoją młodość jako pasmo traum i niepowodzeń. Tymczasem rodzina była jak najbardziej zwyczajna, ze wszystkimi swoimi problemami i troskami, jakich wiele. Pierwsze trzy klasy podstawówki Artur kończy w Smolnie. Szkołę kończy w Żeliszczewie, wiosce niedaleko Smolna. Nie ma zbyt ambitnych planów, kończy zawodówkę jako stolarz, ale nie idzie on nigdzie indziej. Nawet technikum drzewne kończy zaocznie, nie ma on po prostu pomysłu na siebie. Obecnie chętnie opowiada on o tym, jak to matka w dzieciństwie zostawiała go samego i jeździła się bawić. Prawda jest jednak zgoła inna. Mama pracowała i brała wszystkie możliwe nadgodziny, żeby dzieci miały normalne dzieciństwo i nie czuły się gorsze od innych. Nie mówimy tutaj tylko o Arturze. Mówimy o nim i o jego siostrach, które trzeba było przede wszystkim wychować, a poza tym dać im coś do życia. Wychowanie trójki dzieci kosztuje, jednak jak sam Artur twierdzi, to wszystko wina mamy i właśnie dlatego jego lata szkolne są tak naprawdę owiane tajemnicą. On o nich nie mówi, siostra natomiast nie przypomina sobie jakichś szczególnych wartych wspomnienia historii, oprócz jednej związanej już z bardziej Arturem jako pracownikiem, aniżeli Arturem jako uczniem. Dlatego słuchajcie. Gdzieś około 2021 roku Artur pracował od około 2 lat wraz ze swoim ex-szwagrem w firmie Eldar Dariusz Lesnał, zajmującej się elektryką. Między nimi istniały przyjacielskie stosunki. Artur zwierzał się, że ma plan korekty płci, sam szwagier poradził mu, żeby odłożył sobie trochę pieniędzy, wyjechał do Warszawy i tam rozpoczął nowe życie jako kobieta. Rady te zostały kompletnie przez Artura zignorowane i postanowił on wziąć sprawy w swoje ręce, zaczął pojawiać się w pracy w pełnym makijażu i z pomalowanymi paznokciami, na co w sumie to nikt nie wiedział, jak zareagować. Jedyne, co wiadome było z tamtego okresu od samego szefa, to to, że Artur nie był dobrym pracownikiem. Był bardzo, ale to bardzo byle jaki. Poza tym ciągle ginęły narzędzia, a firma ciągle była w związku z tym tylko i wyłącznie na minusie. Co za tym idzie, Artur wraca do domu, wchodzi do pokoju z butelką wina, którym miał przypominać Martini i oświadcza swojej rodzinie, że został zwolnionym.
O tym, że dostał 2-miesięczne pojedzenie, już nie wspomniał. Idzie on jednocześnie do psychiatry, załatwia zaświadczenie o swojej głębokiej depresji i zwolnienie lekarskie i oskarża pracodawcę o mobbing i prześladowanie ze względu na płeć. Mobbingu tam oczywiście nie było, a powód zakończenia po 2 latach współpracy jest jak najbardziej jasny. Tym bardziej, że tak jak wspominano, Artur był miernym pracownikiem i te narzędzia też zdecydowanie nie pomogły. To, o czym jednocześnie warto wspomnieć, to fakt, że pracodawca poprosił Artura o zaprzestanie przychodzenia do pracy w przebraniu kobiety i podpisywania się jako Karolina. Sam Artur to wykorzystał jednocześnie na rozprawie, którą pracodawca ostatecznie przegrywa, a mając na uwadze obecną nagonkę na osoby, które nie akceptują środowiska LGBT+, biorąc pod uwagę, ile może zyskać, a ile stracić, wypłaca Arturowi kilka tysięcy złotych i sprawa zostaje zamknięta. Co do dokładnej kwoty, nie ma pewności, Artur natomiast zaczyna się identyfikować z mniejszością LGBT+, i to bardzo intensywnie. Niestety, ta właśnie mniejszość również się od niego odwróci niedługo potem. Za tym idzie, Artur zgarnął dla siebie trochę pieniędzy i jednocześnie zaczął przebywać na bezrobociu, nie szukając pracy, nie szukając innych zajęć, tylko jednocześnie żyjąc w swoim wirtualnym świecie Karoliny. Już wtedy przygotowywał się jednocześnie do swojej korekty płci. Pieniądze wydawał na lekarzy, bo przecież ubezpieczenia zdrowotnego nie posiadał, a jedzenie, komiksy, ubrania, kosmetyki itd. również w tym przypadku sprzedawał. W tamtym jednocześnie celu rzekomo również brał chwilówki i pomimo, że niektórzy internauci rzeczywiście wysyłali mu pieniądze na PayPal, najwyraźniej było ich za mało, ponieważ Artur pożyczek wcale nie zamierzał spłacać. Sam Artur twierdzi, że powód zmiany płci jest jednocześnie prosty. Czuje się on bardziej kobietą. Jednak jednocześnie jego szwagier mówi: jak rozmawiałem z nim o zmianie płci, to oficjalnie mi powiedział, że powodem jest to, że ma duże długi i po zmianie płci nie będzie musiał spłacać nic, bo będzie kobietą, nie będzie mężczyzną i będzie miał nowy dowód, wszystko, nowe dane i nic go poza tym nie interesuje. Sam Artur jednocześnie mówi do swojej rodziny, że od danego dnia nazywa się on Karolina i właśnie tak mają się do niego zwracać. Rodzina starała się to wszystko uszanować i jednocześnie nie mieli oni problemu z używaniem w stronę Artura zaimków żeńskich, co w tym przypadku było jak najbardziej tolerancyjne. Niestety, kiedy doszło do takich momentów, w których Artur zaczął kraść między innymi i potrafił spojrzeć swojej mamie w oczy i powiedzieć, że nic o tym nie wie, doszło do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie mama sama w sobie również nie wytrzymała. Artur wiele razy był pytany, proszony, błagany, nawet informowany, że ma się wyprowadzić, jeżeli ma zamiar tak oczerniać rodzinę, a przede wszystkim mamę, która mieszkała w pokoju obok, kiedy on nagrywał wszystkie te rzeczy na TikToku. Ona to wszystko słyszała, płakała nocami i mimo wszystko musiała znajdować siłę, żeby utrzymać własny dom. Również wiele razy prosiła, żeby nie zostawiać bałaganu w miejscach wspólnych, ale zawsze odpowiedzią był szyderczy uśmiech lub agresja, a w czasie, kiedy TikTok słuchał, jaka ta matka jest zła, okrutna i generalnie beznadziejna, ona sama broniła swojego dziecka przed ludźmi, którzy przychodzili do jej miejsca pracy i wyzywali. Mama chciała spędzić święta z rodziną. Nigdy nie wyganiała go z domu pod tym względem, nawet radziła, co mu kupić w prezencie. Druga z bliskich Arturowi osób dodaje również kilka smaczków do tego obrazka. Jak możemy przeczytać? Potrafił mamie zjeść garść zupy i nalać wody. Potrafił strzać w pokoju i do słoika kota Mikusia, którego tak bardzo kochał. Potrafił go zlać i wyrzucić przez okno, bo mu piszczał i jęczał. Odnośnie Artura to mogę powiedzieć tylko, że jest osobą z bardzo poważnymi zaburzeniami, gdyż jak z nim pracowałem, to pokazał mi 2 opinie, gdzie orzekli, biegli u niego, że miał zaburzenia osobowości nieprawidłowej, tak zwaną psychopatię. I on się starał o zmianę płci i ta opinia była dla sądu niewygodna, jedna i druga, więc postanowił iść prywatnie, zapłacił 500 zł i momentalnie dostał opinię zgoła inną, gdzie napisano w niej, że nie ma żadnych przeciwwskazań, że on jest osobą, która tam przeszła, tam trudne dzieciństwo, takie rzeczy, nie? To tak naściemiał grubo, zapłacił i dostał to, czego chciał. Jest osobą toksyczną, w internecie siedział na komputerze i różnych ludzi hejtował, którzy mieli tylko inne zdanie niż on, powinien być umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bez dostępu do internetu, mediów społecznościowych. Niestety, co najgorsze, Artur w tym wszystkim nie jest szczery. Dochodzi do sytuacji, w której oczywiście w 2022 roku rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą. To właśnie wtedy Artur wrzuca zdjęcie, kiedy modli się bardzo mocno za Ukrainę, jednocześnie rozmawiając z koleżanką w oknie prywatnym, że przez tą Ukrainę ludzie nie wysyłają paczek jemu, tylko Ukraińcom. Ciężko wyobrazić mi sobie większą dwulicowość niż to.
To również w 2022 roku miarka się przebrała. Pani Joanna nie wytrzymała obrzydliwego zachowania swojego dziecka, które pełnym głosem często w środku nocy opowiadało obcym ludziom na TikTokowych live'ach, jak bardzo jest w domu niszczone, misgenderowane, nękane i nieakceptowane. Weszła do pokoju Artura 14 marca 2022 roku w okolicy godziny 23, każąc mu szukać pracy i zacząć zachowywać się jak człowiek i nie budzić jej w środku nocy, kiedy ta rano idzie do pracy. O wydarzeniach z tamtej właśnie nocy opowiada m.in. jego były szwagier. Wiadomo, że jego relacje z mamą były ciężkie, no bo on potrafił sobie siedzieć na chacie, się napić czy napać, nie sprzątać w pokoju, sywkiła i mogiła, a mama nie dość, że ciężko pracowała, też przywoziła mu bułeczki, ciasteczka, o co tylko Artur poprosił. I za tą dobroć, za te dobre serce Joanny, on ją zlał. Zlał, że szkoda gadać, bo pamiętam ten dzień, bo byłem w domu i mama dzwoniła i Natalia o wpół do 12 w nocy jechała taksówką do Pułczyna i się okazało, że Artur pobił mamę, przyjechała policja, rozwalił laptopa nowego, rozwalił maszynę, co dostała mama od Natalii w prezencie, rozwalił telewizor, a później na Jana ciśnie i na TikTonga wszędzie ogłasza, że laptopa zalała Natalia. Natalia nie miała co robić, tylko jechać o pół do 12 w nocy do Pułczyna, wziąć laptopa i wrzucić do wody i wszystko zwalić na Artura. No taka niedobra siostra. Największą bolączką jednak naszego bohatera jest tak naprawdę to, co wydarzyło się tamtej nocy i stara się on bardzo natarczywie pilnować, aby to nigdy nie wyszło na jaw. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy osoba o wzroście 181 cm i wadze prawie 100 kg pobiła filigranową starszą kobietę, czy było na odwrót? Zastanówcie się sami. Jeszcze wtedy według prawa, jako Artur, został zaaresztowany on na 48 godzin, założono mu niebieską kartę i otrzymał on również prokuratorski nakaz wyprowadzki z domu i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Kilka najpotrzebniejszych klamotów pozwolono mu zabrać z domu w asyście policji. Tak oto Artur został bezdomną osobą w trakcie teoretycznej tranzycji. Pomocy udzieliło mu poznańskie stowarzyszenie Grupa Stonewall, zapewniając dach nad głową, wsparcie psychologiczne oraz przede wszystkim wsparcie prawne. Kiedy Artur wyszedł po 48 godzinach z aresztu, musiał wygłosić odezwę do swoich fanów i wytłumaczyć im przede wszystkim, co się stało, aby upewnić się, że prawda nie wyjdzie na jaw. Nagrywa on obrzydliwy filmik, w którym opowiada niestworzone historie o swojej siostrze jako alkoholiczce, która ma za męża potwora znęcającego się nad nią i ich córką. Osoba, która próbuje się wybić na mojej krzywdzie, krzywdząc mnie i manipulując faktami, nazywa się Natalia N. Była moją siostrą. W tym samym czasie Artur zwraca się o pomoc do różnych stowarzyszeń i fundacji, grając kartą skrzywdzonej i misgenderowanej ofiary, której rodzina pozbyła się z domu z powodu przynależności do społeczności LGBTQ+. Artur jednak wtedy nie chciał iść do normalnej pracy. Zamiast znaleźć sobie po prostu jakąkolwiek pracę, jak normalny człowiek, ten zdecydował się zakładać zrzutkę za zrzutką na totalnie podstawowe potrzeby, takie jak depilacja czy po prostu ogólna pomoc przy korekcie płci. Na te same cele otrzymywał on oczywiście pieniądze z innych programów prowadzonych przez różne organizacje wspierające społeczność LGBT+, oraz m.in. od samego początku w Poznaniu kasy mu nie brakowało, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę sumy, które były wpłacane przez naiwnych widzów, których ten przekonywał o byciu ofiarą prześladowaną ze względu na swoją tranzycję. Na tę opłakaną sytuację zbierał mnóstwo pieniędzy, od swoich naiwnych widzów jednocześnie z arogancją i butą wypowiadał się o zbiórkach na umierające dzieci. Więc macie tutaj mniej więcej obraz naszego dzisiejszego bohatera bądź bohaterki, w zależności od tego, w jaki sposób chcecie nazywać tą osobę. Udaje on osobę, która chce pomóc Ukrainie, jednocześnie następnie śmiejąc się z nich i po prostu mówiąc, że ma przez nich kłopoty. Następnie wprost wypowiada się o zbiórkach na umierające dzieci. Ja też. Ja wpłacam na różne zrzutki, ale nie na dzieci ratować życie. Wolę wpłacać na zwierzaki lub dla osób transpłciowych. A na sam koniec opinia na temat świadczeń socjalnych przez niego również została zamieszczona w internecie. Artur nawet tak zaklinał rzeczywistość, że po prostu nazywał wprost swoją siostrę patologią i oskarżał ją o celowe przeciąganie terminu oddania zwierząt jego prawnikowi. No bo ileś razy można obiecywać, że dadzą kotki, a potem przekładają to i się nie odzywają. Ostatnio tak miało być, że miało być kotki w tygodniu,
ale ona się nie odzywała do prawnika i nie odpowiadała, nie odbierała telefonu. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Screeny SMS-ów wymienianych między Natalią i prawnikiem świadczą o tym, że to właśnie radca prawny przynajmniej dwa razy przesuwał termin i zwyczajnie nie dał rady dotrzeć na Kaszuby w umówionym czasie. Zwierzaki zostały w końcu przetransportowane do Poznania, a Hirsch dzięki temu mógł zacząć tworzyć częściowo odmienny content na TikToka. To właśnie część pierwsza, którą zdecydowałem się dla was nagrać. Pewnie wielu z was od razu się zapyta, dlaczego jednocześnie dochodzi do sytuacji, w której nie nagrywam od razu całości, z bardzo prostego powodu. Zauważyłem, że były inne osoby, które jednocześnie wrzucały posty, bądź po prostu filmy na temat Artura i natychmiastowo dochodziło do sytuacji, w których ten groził im pozwem, bądź po prostu mówił wprost, że ich pozwie z automatu. Pytanie tylko, co zrobi z tym Artur? Na to odpowiedzi jeszcze nie poznamy przez parę dobrych dni, ale kiedy już poznamy, to myślę, że dowiecie się o tym ode mnie albo na kanale społeczności, albo na tym kanale w postaci drugiej części. Tak czy inaczej, do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, hejka!